mówi się, że Gdynia to miasto z morza i marzeń. Dziś swoje marzenia spełniły setki osób, które najpierw wystartowały, a później ukończyły triatlon w Gdyni. I to ci sami ludzie stworzyli piękną historię pierwszych zawodów z serii Ironman 70.3 w Polsce. Jeśli oświadczymy, to z rozmachem przed tysiącami kibiców, tak wymyślił sobie Adam. Szczęście zatem podwójne, ukończona połówka Ironmana i świeżo upieczona narzeczona. Jednych do mety wiodła miłość, innych chęć sprawdzenia siebie. Czemu się zmieściła w strefie czasowej i po prostu doczołgała się do mety. 1900 metrów w morzu, 90 km na rowerze i półmaraton najszybciej pokonał ten, na którego stawiano, Niemiec Nils Frommholt. Najlepszym z Polaków 20-letni Miłosz Sowiński. Nie wiem, co się dookoła mnie dzieje jeszcze. Musi to do mnie dotrzeć. Wśród pań na mecie jako pierwsza pojawiła się Niemka Diana Riesler, najlepszą z Polek Paulina Kotwica.